Cześć kochani, witam was dzisiaj bardzo serdecznie u mnie na kanale i dzisiaj będziemy, tak jak widzicie po tytule, taki zwykły, codzienny, na szybko makijaż. Jeszcze na początek wam tylko powiem, że tak jak już wiecie z Instagrama czy też z Facebooka, bo wam pokazywałam w relacji, oko miałam całe spuchnięte, w tym momencie już jest trochę lepiej, no ale nie jest to jeszcze idealne, no ale tutaj do lekarza niestety dostać się na razie nie mogę, także na razie funkcjonuje tak. Także przechodzimy sobie do naszego makijażu, takiego na szybko, takiego wiecie, standardowo, jak to u mnie w sumie bywa. Wygląda fajnie, efektownie, nie jest drogi w wykonaniu z kosmetykami, na których będę dzisiaj pracować. No i oprócz tego wygląda fajnie, rzeźko, świeżo przez cały dzień, faktycznie się fajnie trzyma. Więc tak, zaczynam sobie od bazy Eveline'a Magic Skin, to jest w sumie taki krem CC 8 w jednym i on nam wyrównuje kolory, ma taki zielonkawy kolor z drobinkami, zaraz wam pokażę, tak to wygląda. Nie wiem, czy widać tutaj te drobinki. Generalnie po nałożeniu na twarzy tylko trzeba go rozcierać palcami, jak właśnie te wszystkie kremy takie maskujące, bo wtedy pod wpływem ciepła te drobinki, że tak powiem, zmieniają swój kolor i wyrównują nam strukturę naszej skóry. Ja sobie mieszam go z kremem BB z kolei z Miracle. Jest to, on daje takie świetliste glow, takie fajne też wykończenie na lato i to jest właśnie jedyny podkład, jaki używam teraz. No ma właśnie taki naturalny kolor. I daję go sobie po prostu tutaj na twarz. No, ma trochę też na szyję, dekolt i sobie rozsmarowuję. Pamiętajcie, że musicie go właśnie dobrze sobie rozsmarować na zielony podkład z, no, ten krem CC z Eveline'a, bo jest on fajnym produktem, ale naprawdę trzeba bardzo uważać. Ja daję sobie ten produkt na całą twarz, szyję. Nie mam też żadnych większych zmian teraz na twarzy, więc fajnie, bo moja prostownica właśnie spadła. Włączona, bo od razu sobie też włosy modeluję i dzisiaj wychodzę do na jakieś zakupy czy coś, to żeby właśnie jakoś wyglądać i postanowiłam, bo często się mnie właśnie pytacie, jak się maluję na co dzień, co robię, że mam dość taką właśnie równą koloryt skóry. Już sytuacja opanowana z prostymicą, jak mam, co robię, że mam właśnie takie równe kolory skóry i że ta skóra wygląda świeżo, a wiecie, że nie używam na co dzień pudru. Więc rozsmarowuję sobie, to widzicie, skóra jest faktycznie wyrównana, ale nie ma efektu żadnej maski, jest to takie świeże wszystko. Wiadomo, że jakieś tam większe niedoskonałości są na twarzy, jeżeli są one, no to ich tym kremem ani jednym, ani drugim niestety całkiem nie przykryjemy. Dlatego ja pod oczy jeszcze takie miejsca nałożę sobie ten korektor z It Cosmetic. Nakładam go, widzicie, naprawdę nieduże ilości. Jest taką bardzo cieniutką warstwę. I korektor sobie gąbeczką. Zmoczoną oczywiście wcześniej wklepuję. Często się mnie też pytacie, dlaczego na przykład zaczynam zawsze makijaż od twarzy. Dlatego, że ja po prostu nie robię mocnego makijażu oka, więc bez sensu nie muszę, że tak powiem, obawiać się, że mi się coś
wiecie, osypię czy cokolwiek takiego, dlatego po prostu zaczynam od twarzy. Jeśli natomiast robię mocniejszy jakiś makijaż oczu, no to wiadomo, że wtedy właśnie zaczynam sobie od oka. Widzicie, naprawdę fajnie równo to wygląda. Twarz jest taka świetlista, rozświetlona. I co teraz? Teraz oczywiście pomada do brwi. Ja używam standardowo z Anastazji kolor Dark Brown. I zawsze się daje na zakrętkę, dlatego ona jest taka zdezelowana już troszkę. I ją sobie rozgrzewam właśnie najpierw na nakrętce i później nakładam na oczy, w sensie na brwi. I też nie dorysowuję ich jakoś specjalnie, bo po prostu jadę sobie po swoich. Żeby uzyskać taki w miarę faktycznie naturalny efekt tego makijażu, a nie taką sztuczną tapetę. Wariuję tutaj światło, ponieważ staje słońce. W ogóle mam teraz w Anglii piękną pogodę, więc taki makijaż właśnie też się Wam fajnie, idealnie sprawdzi na taką pogodę, jak jest ciepło, gdzie wiecie, nie chcemy nakładać na siebie tony, tony makijażu, żeby nam to nie spłynęło i tak dalej, więc taki makijaż właśnie jest idealny na taką pogodę. A mamy teraz w Anglii naprawdę piękne lato, jest po 30 stopni codziennie, także można tak żyć. Szkoda tylko, że pracować nie można, bo niestety nawet 4 lipca nas nie otworzy. No ale cóż, mamy za to więcej czasu na odpoczynek i relaks, jakby ktoś go potrzebował. Bo ja już osobiście go nie poczuję. Biorę sobie teraz pędzelek i ten bronzer, to jest bronzer z Primarka. I nakładam go sobie na powiekę, ponieważ nie użyłam na co dzień ostatnio cieni, tylko właśnie bronzer z rozjaśniaczem. Teraz Wam właśnie pokażę. I po prostu troszkę pędzelkiem sobie go tylko nakładam. Można oczywiście też palcem. Nie ma to specjalnie znaczenia. I ta powieka od razu nabiera innego koloru. Tak ładnie się świeci. I drugim takim bardziej puchatym już pędzelkiem nakładam sobie właśnie też rozświetlacz. On też jest z Primarka. Nie wiem, czy są jeszcze dostępne, ale naprawdę były super. Ale ostatnio słyszałam, że były takie kolejki pod Primarkiem, że stwierdziłam, że jednak daruję sobie zakupy. Poczekam, aż ten boom minie po tym otwarciu. I mniejszym pędzelkiem trochę właśnie tego rozjaśniacza, rozświetlacza na dolną powiekę. I teraz co robię? Teraz maluję sobie rzęsy. Ostatnio rzęs nie mam sztucznie założonych, jak zauważyłyście, więc używam sobie z L'Oreala tą odżywkę i bazę pod tusz do rzęs. No jest biała, normalna, ale fajny daje efekt. Zaraz właśnie zobaczycie. I tusz, jaki używam, to jest też L'Oreal czarny, ten Volume Million Lashes. Ja go lubię. Lubię też ten fioletowy, ale właśnie ostatnio go nie było, dlatego wziąłem sobie ten czarny. Mam też złoty, ale tego złotego już tak nie lubię bardzo. Ja mam swoje dość długie rzęsy i nakładam sobie tak dwie warstwy i mam taki fajny efekt. Dość
naturalnego oka. I on tak wygląda na moich rzęsach po jednej warstwie właśnie z tą bazą. Oczywiście już jej tutaj poprałam trochę na powiece, ale nie ściągam teraz tego, tylko poczekam po prostu aż przeschnie i patyczkiem kosmetycznym sobie ściągnę. To jest najlepszy i najszybszy sposób. I tutaj właśnie po tym, co mi się zrobiło pod okiem, to mi się często też tuż odbija, więc też będę musiała sobie to ściągnąć. I drugą jeszcze zrobię sobie warstwę tym tuszem do rzęs, on jest z Manakataru. Taki. Mam taką właśnie fajną szczoteczkę, nie silikonową, taką standardową, ale taką plecioną spiralkę i on bardzo fajnie podkreśla rzęsy. Oprócz tego w jego formule są takie małe włókienka, jak by sztuczne rzęsy, że właśnie daje fajny taki efekt wachlarzu i ładnie to po prostu wygląda. I tak właśnie wyglądają mniej więcej moje rzęsy. I dolnych już nim nie tuszuję, tylko właśnie górne. Teraz sobie wezmę właśnie patyczek kosmetyczny. I tutaj spod spodu sobie to, co mi się odbiło przez chrostkę, którą dalej mam i tutaj na powiece trochę ściągam po prostu nadmiar. Rzęsy prezentują się tak, myślę, że jak na zwykły w sumie taki tusz, mogę sobie to jeszcze trochę poprawić. Nie wyglądają one źle, jeśli chcę właśnie taki naturalny efekt, bez efektu, znaczy bez doklejania sztucznych rzęs, czy też doczepiania normalnych rzęs. I teraz jeszcze na koniec praktycznie używam sobie tej swojej standardowej paletki. Myślę, że każdy z Was zna troszkę właśnie bronzera i bronzer, tak jak zawsze, mieszam jeden z drugim. I delikatnie bardzo sobie go nakładam. I tak samo właśnie tutaj przynoszę, żeby troszkę go zmniejszyć i wysmuklić. Róż, jaki się użyje, taki bardzo pink Frezia. On jest taki mały, kompaktowy z firmy Beauty London. Pink Frezia kolor się nazywa i pędzelkiem takim półokrągłym go sobie troszkę właśnie tutaj nakładam. On jest taki mega, mega delikatny, jak widzicie, że praktycznie jest niewidoczny. I teraz trochę daję sobie tego rozświetlacza, właśnie tego, co używam też do powiek. On się pięknie mieni. Widzicie? Jest taki delikatny, ale ładnie się właśnie mieni. I biorę kolejne
mniejszy już taki normalny czysty pędzelek i sobie to jeszcze tak rozcieram. Do tego usta leci mi wszystko, usta jakie sobie dzisiaj wymaluję, jakie sobie dzisiaj zrobię. To zrobię sobie oczywiście ze swoją ulubioną pomadką, taką Sweet Care, mega nudziakową, która już jest w tragicznym stanie, ale jest naprawdę super świetna i świetnie się trzyma na ustach, także mój faworyt. Pod warunkiem, że uda mi się oczywiście nałożyć. I tak delikatnie sobie brzegi rozcieram, żeby nie mieć takiego konturu i usta, żeby wyglądał tak bardzo, bardzo naturalnie. Także jak widzicie, można wykonać makijaż bardzo, bardzo szybko, taki dzienny, codzienny. Wygląda on bardzo naturalnie, fajnie się błyszczy, fajnie wygląda i naprawdę nie będziecie mieć problemu, żeby on się utrzymał. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam właśnie takie delikatne makijaże na co dzień. Przy ciepłej temperaturze, żeby Wam właśnie makijaż nie spływał i żebyście miały pewność, że przez cały dzień będziecie wyglądać dobrze. Jeśli Wam się oczywiście podobał taki filmik, to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, komentowania oraz dajcie po prostu jakieś tematy, jakie chciałybyście, aby były poruszane na tym kanale. Oczywiście będę starać się do Was ustosunkować. No i co? Teraz już z Wami żegnam. Całuję, buziaki, pa, pa. Do zobaczenia wkrótce.